Proszę Państwa, to jest nasz felieton, felieton snaku, naszych sztokholmskich rozmów Kasi i Uli. I ten felieton ukazuje się w wysokich obcasach ekstra co miesiąc. Tak, a felieton tak naprawdę jest tutaj, to była okładka. Tak, a felieton jest to, ten grudniowy felieton jest felietonem o świętach. Mhm. Dlatego z okazji świąt, życząc wszystkiego dobrego, przeczytamy fragment naszego felietonu. Wiesz, gdzie mieszka najwięcej ateistów lub osób deklarujących się jako niereligijne? W Chinach i w Szwecji. Szwedzi upierają się, że to oni są najbardziej sekularyzowanym społeczeństwem świata. Potwierdza to World Value Survey, badanie porównujące wartości wyznawane przez mieszkańców różnych krajów. Jak to świętować, skoro nie ma świętych świąt? Czy w tak laickim kraju trzeba zaświadczyć święta i nauczyć się świętować codzienność? Inna rzecz, że w 2020 roku 40% nowonarodzonych dzieci zostało w Szwecji ochrzczonych, a 9 tysięcy par wzięło ślub w kościele. Czyli z jednej strony chwalą się sekularyzowaniem, a z drugiej wielu biega do kościoła. Sporo szwedzkich dzieci idzie też do konfirmacji, ale głównie dlatego, że łączy się to z wyjazdem na bardzo fajny obóz letni. Nie jest to przeżycie religijne, tylko ładna tradycja. A w kochającej nowoczesność Szwecji jest wbrew pozorom sporo przywiązania do tradycji. Święta, zwłaszcza Boże Narodzenie, są tak jak w Polsce, pełne przygotowań i dbałości o detale. W dodatku Szwedzi celebrują Adwent. W oknach wieszają adwentowe gwiazdy, co tydzień zapalają kolejną świecę w czteroramiennych świecznikach, organizują spotkania towarzyskie, podczas których pije się słodki glögg i je pierniczki. Ludzie potrafią na czas adwentu całkowicie zmienić dekorację mieszkania, łącznie z wieszaniem w oknach czerwonych zasłon dla ozdoby, nie żeby zasłonić widok. To jest, proszę Państwa, początek naszego felietonu. Zapraszamy do tych felietonów co miesiąc i zapraszamy oczywiście do naszego snacka. Każdy miesiąc, 21 dnia miesiąca.